Także widzicie Państwo, Radio Konfita nadaje i te dinozaury i te kamienie lecą, wszystko leci z nieba. Czyli mamy trzy w jednym, proszę Państwa. Świat szaleje. Świat szaleje, proszę Państwa. Zachmurzenie na ogół małe. W godzinach przedpołudniowych na wybrzeżu i na północnym wschodzie miejscami całkowite. Rano gdzieniegdzie mgły zmniejszające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna przeważnie od 28. Tutaj w tym mieszkaniu to będzie wszystkiego za mało, bo to wiadomo. Przy okazji dowiedziałaś się, jakie tu mogą w ogóle być opłaty. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1009 hektopaskali i będzie ulegało wahaniu. Były to wiadomości w Radiu Maryja. No to więc widzisz, 708. No ale ona ma Dziś w parafii pod wezwaniem świętego Ottona z Bambergu w Kamieniu Pomorskim odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. Japońskie eksperymenty na ludzie. O 16:30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17:30 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji. Ktoś do tego sądu będzie wpisała potem, tak? Słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży. Ja jutro zaniosę. Dzisiaj Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Oraz wspólnoty młodzieżowej Jonasz. O godzinie 18:20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie pokoju Jerzygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamiańskiej. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone, których no to tam było na kartce, no i po co ci ten Werner? Po co? Potrzebnym jest współczesnych pokoleń w oparciu. A to on jest znany, może ten Bernard Dąbrowski. Przyjmowanego i Matki Bożej Bolesnej. Gośćmi rozmów będą pani Jadwiga Abramowicz, przewodnicząca rodziny Brzozdowieckiej w parafii świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim. Pan Stanisław Choryn, autor książki o Brzozdowicach. Pan pułkownik Wojciech Choryn, emerytowany wykładowca Akademii Wojskowej. Oraz pan Ludwik Wiewiórkowski. Zaraz zobaczymy, czy on jest znany. Zaraz zobaczymy, czy on jest znany. Dodatkowe pieniądze. O masz, o. Bernard Dąbrowski, dyrektor regionu sklepy Komfort. Bernard Dąbrowski, dyrektor regionu sklepy Komfort. Bernard Dąbrowski, obituary Baltimore, Baltimore Sun, profile Bernard Dąbrowski, Facebook. Dołącz do, aby mieć kontakt, pokaż profil o imieniu Bernard Dąbrowski. Lili Zeitler, Bernard Dąbrowski. This is the permanent online memorial. Dąbrowski, 60 Real Estate Agent Collections. Bernard Dąbrowski, Dąbrowski. Wybrane problemy tematy... YouTube. Kolejka do patrona. Samorządy masowo pytają Instytut Pamięci Narodowej o nazwy ulic. To efekt ustawy o eliminacji komunistycznych patronów. Do zmian kwalifikuje się wiele ulic w całej Polsce. Nowy Polski Błogosławiony. Ksiądz Władysław Bukowiński, apostoł Kazachstanu i więzień sowieckich ludów został ogłoszony... Nie, mogą być adresy różne, gdzie? Zaproszenie od ministra. Profesor Jan Szyszko, minister środowiska, zaprasza do współpracy organizacji ekologiczne. Ma ono dotyczyć ogólnie Puszczy Białowieskiej i odtwarzania cennych gatunków przyrodniczych w Europie Zachodniej. Niebezpieczne mikrofale. Nawet o 90% może obniżyć się wartość odżywcza produktów podgrzewanych w mikrofalówkach, czytam w naszym dzienniku. Jesienne przetwory. Siostra Teresa poleca brokuły w marynacie i sałatkę z cukinii. Były to wybrane tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na zegarze dzisiaj był to godzina 8. Wszystkich słuchaczy, słuchających Radia Maryja, zapraszam. No to dodatkową kasę, no to załatwię. Śpiewając godzinki ku czci niepokalanego poczęcia. I przez 15 godzin dziennie, tak przynajmniej relacjonuje to gazeta wyborcza, gmina praca oczywiście na czarno. Nasz praca właśnie zmiażdżyła w dłoń i uszkodziła. Na szczęście udało się telefonicznie wezwać pomoc. Przedsiębiorca nie zabrał do odnacji do szpitala, ale nie do domu. Wykazało się przez 2 tysiące czynków i do polskiego.
niemieccy żołnierze zamarzają na śmierć. Jesteś w Rosji. Jest grudzień 1900. No i tak właśnie zamiast pretensje miało ponad 1300 pacjentów. Każdy gdzieś tam musi jechać. Widzisz, Wiesio się przysłuży, jakieś 150 będzie, ty się przysłużysz, jakieś tam 150 będzie, ja się przysłużę i jakoś tak wspólnymi siłami, wiesz. Co ty chcesz sprzedawać znowu? No powiedziałam ci tam, a ty gdzie ochroni? No to dodatkowo, to wiesz, bo to wiesz, to jak kamień w wodę wszystko. A kiedy do tej Gronkiewicz idziesz? Gdzieś jak my tu im chociaż te połowę zapłacimy, to oni tutaj nie będą z zębami zgrzytać. No. Ja tu chcę tak, wiesz, schodkowo, stopniowo i tak chociaż, wiesz, tutaj całe, tu całe, ale tutaj to wiadomo, że za wodę to nie da rady, ale to 750 to nie jest dużo. Wystarczy im 200 rzucić i już będzie, wiesz. Także zrób to, o co cię proszę. Pozamiataj tam dookoła tego bloku, żeby było czysto, żeby to nie rzucało się w oczy, że tu jakaś fon mieszka. Takie dziadostwo leci, no. Trzeba było trzymać tą Ewką, to ona by ci zawsze podpowiedziała. A gdzie ci zapisała? Na SMS-ie ona nie pisze. Na teksturce. Tam w domu? No, możesz oddać do Muzeum Jazzu, ludzie będą oglądać. Takie porażające hamstwo, bo jak ja twierdzę, że to idzie w kierunku, no albo nazwijcie na sens, albo nawet przychodzę, to nie jest normalne postępowanie. To ty nie wiesz, że ludzie się są źli, że ludzie nienawidzą się. Moim zdaniem ma psychozę reaktywną, 2-3 tygodnie spokoju, a później bez powodu, no ma bardzo wysoki poziom agresji, ale nieadekwatnego bodźca, bo my nie mają nic wspólnego z niczym. Prawo ducha z jakiegoś nieznanego powodu i ma coraz większą głośność. Ona tak drzemowne, że ja z tym będę do słowa integralna. Właśnie. No i ona ciebie, ty ją i tak w kółko pobierz. Co ona mi obraża, nie ja ją. Teraz. No upały codzienne teraz do połowy września, tak jak ja zapowiedziałam, że będą upały. No.
Ja nie wiem, dlaczego ludzie pasjonują się jakąś muzykę. Ci puszcza. Już teraz jest tak dużo wiadomości w internecie, tak dużo muzyki, kiczu jako wartościowej muzyki, że teraz to już nie ma sensu puszczać w radiu. Państwo zobaczą, że nikt nie słucha radia jako takiego. A jak ktoś powie jedno zdanie i jednego słuchacza ma, a coś mądrego, to się cieszy, prawda? Bo co to znaczy duża oglądalność, słyszalność, słuchalność i tak dalej? To może nic nie znaczyć. Na przykład jak mamy tutaj też Basia Blok, no to ona co sekunda przeklina, że na dobrą sprawę to firma YouTube powinna to zastopować. Ale ponieważ oni mają z tego kasę, z tego pieniądze, no i pewnie i ona ma jakąś kasę, bo ona kurwa, to jeszcze i na tym można zarobić w Warszawie, w całej Polsce, oprócz tego, że na handlu majtkami, to jeszcze i na tym można zarobić. Ludzie są źli, także co tu się dziwić, że się zrodził faszyzm, przecież on nagle się nie zrodził, państwo zobaczą. To trzeba było żyć w czasie I wojny światowej, a jak nie żyć, to bardzo dokładnie badać, bardzo dokładnie sprawdzać, o co tutaj chodzi. Także widzicie państwo. O, poszła Lipska po mostku. O, poszła Lipska. 100 kilo mięsa, kopytka półślepa, prawie nic nie widzi, albo i udaje, że nie widzi. Poszła po mostku. To ja jej powiedziałam, że nie jesteś stara, taka stuletnia, że możesz pojechać, możesz przyjechać i ci nic nie będzie. To jeszcze lepiej dla zdrowia. Dużo jest niemena na Facebooku, Lite. 21. Adam Uzga zaprasza.
Zapraszam. Członków Komisji Weneckiej, dokładnie 3-osobowa delegacja, rozpoczynają dziś 2-dniową wizytę w Polsce. To w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która ma być przyjęta za miesiąc. Sprawa wizyty Komisji Weneckiej w Polsce jest wydarzeniem bez znaczenia, odpowiada prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Brytyjska minister spraw wewnętrznych opowiada się za wprowadzeniem systemu zezwoleń na pracę w celu kontrolowania imigracji z Unii Europejskiej. Amber Rudd idzie w ten sposób za żądaniami zwolenników Brexitu, by zaostrzyć ochronę granic. Zwiększenie roli premiera przy mniejszej roli prezydenta, maksymalnie 2 kadencje posłów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Likwidacja przywilejów różnych grup zawodowych i społecznych oraz niższe podatki. To niektóre zapowiedzi z nowego programu politycznego Nowoczesnej. Partia Ryszarda Petru zapowiada też zmiany w programie 500+ i miejsca w żłobkach i przedszkolach dla każdego dziecka. Poseł Paweł Rabiej zapewniał w poranku Radia Tok FM, że na ambitny program na pewno znajdą się pieniądze. 1 października w Gdańsku PO przedstawi Narodowy Program Senioralny, który będzie elementem nowej oferty programowej Platformy, zapowiedziała była premier Ewa Kopacz. Opowiedziała się za realnym skróceniem kolejek do lekarzy oraz waloryzacją rent i emerytur. Informacje sportowe. Krzysztof Sawlecki, zapraszam. Na początek tenis. Stan Wawrinka, zwycięzcą US Open. W finale w Nowym Jorku Szwajcar pokonał w 4 setach broniącego tytułu Nowaka Dżokowicza. Dla Wawrinki to 3 wygrany turniej wielkoszlemowy w karierze. A wśród pań od dziś mamy nową liderkę rankingu WTA. Angelika Kerber po sobotnim zwycięstwie w finale US Open zepchnęła z 1. miejsca Serena Williams. Piłkarze Legii Warszawa fatalnie spisują się w Ekstraklasie. W sobotę przegrali w Niecieczy z Brookbet Termaliką i zajmują dopiero 12 miejsce w tabeli. A już w środę Wojskowych czeka pierwszy mecz w Lidze Mistrzów. Rywalem będzie Borussia Dortmund. Jerzy Dudek, który w barwach Liverpoolu wygrał Champions League, uważa, że już sam awans Mistrza Polski do fazy grupowej jest niespodzianką, a rywale wydają się być poza zasięgiem. Czyli na pierwsze 2 miejsca Legia nie ma szans. Jest bardzo mała, nikła szansa na to, żeby zajęła Legia 3. miejsce, bo jednak nawet ten Sporting Lizbona jest bardziej utytułowany z klubem, lepszym zespołem piłkarsko. Ale to też wszystko zależy, jak się mecze dane poukładają. Czy Sporting zdobędzie jakiś punkt na przykład z Borussią Dortmund czy z Realem Madryt, który bezpośrednio wchodzą w rywalizację z Legią Warszawa. Mecz Legia Borussia w środę o 20:45. Zmieniamy temat. Po zwycięstwie w Vuelta Espania Nairo Quintana awansował na 1. miejsce w rankingu międzynarodowej Unii Kolarskiej. Kolumbijczyk wyprzedza Słowaka Petera Sagana i Brytyjczyka Chrisa Froome'a. Znamy finalistów żużlowej PGE Ekstraligi. O Mistrzostwo Polski powalczą Stal Gorzów i Get Well Toruń. Gorzowianie w półfinale poradzili sobie z petardą Spartą Wrocław, a Anioły z Torunia w 2 meczu okazały się lepsze od Falubazu Zielona Góra. Na koniec Neymar, który zapowiedział, że rozpoczyna karierę muzyczną. Piłkarz Barcelony i reprezentacji Brazylii w środę ma opublikować swój debiutancki utwór. Neymar pochwalił się także, że brał lekcję gry na pianinie. Pogoda. Na termometrach dziś przeważnie od 28 do aż 31 stopni, nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, tam od 26 do 28 i nad morzem, a także na Podhalu od 22 do 26 stopni. Przewaga słońca, poranek tylko mglisty i przed południem może się trochę chmurzyć na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska, to jest druga część dyskusji publicystów. W studiu Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa telewizji Bielsat, Grzegorz Soczyński, Gazeta Wyborcza i Rafał Kalugi Newsweek. Ja chciałam porozmawiać o wczorajszej imprezie Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Kaczyński mówił tam między innymi, że ruszy w trasę po Polsce. Czytam teraz tekst Agaty Kądzińskiej w Wyborczej. A jesienią w każdym województwie powstaną struktury wyborcze, których mają się wykazać posłowie debiutanci przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Partia jest w okresie konsumowania zwycięstwa, a powinna myśleć o kolejnych wyborach, mówił. Nie wprost, ale jednak krytykował rząd Szydło. Wytykał, że mimo iż sondaże dla PiS są korzystne, to jednak partia nie dostała premii po zwycięskich wyborach w 2015 roku. Przypomniał, że PiS miał szczęście, bo gdyby do Sejmu weszła jakaś partia lewicowa, być może byłby w opozycji, a na pewno w jakiejś trudnej sytuacji. Krytykował, że do tej pory nie udało się realnego
nie udało się realnego kierownictwa gospodarczego rządu przenieść do Ministerstwa Rozwoju, co było postulatem w kampanii. Bez wskazywania po nazwisku krytykował zmiany personalne w innych instytucjach publicznych. Mówił, że nie można zła na zło wymieniać, że zło na dobro powinno być zmienione. Być może chodziło o obsady w spółkach Skarbu Państwa, bo z jakiegoś powodu minister skarbu Dawid Jackiewicz nie wszedł ponownie do komitetu politycznego, opowiada jeden z działaczy PiS. Zmiany we władzach polegają głównie nie tylko na tym, że Dawid Jackiewicz nie znalazł się w tych władzach, ale chodziło o powołanie wiceszefów partii. Nie został wiceszefem partii ani Piotr Gliński, ani Mateusz Morawiecki. Oni znaleźli się w 30-osobowym gronie pod tytułem Komitet Polityczny. To grono ma o wiele mniejszy wpływ na to, co się dzieje w partii. I chciałam zapytać, jak oceniacie to wydarzenie, Grzegorz Soczyński? Zmiany w kierownictwie partii nie są jakieś przesadnie zaskakujące, poza dla mnie dosyć jednak dziwnym awansem Błaszczaka. Też, znaczy bolesnym dla mnie, dlatego że to jest człowiek, który ostatnio wykazał się tak nieprawdopodobną, nie wiem, brakiem wyczucia, taktu. Nie chcę tego nazywać mocnymi słowami, bo jest bardzo dużo osób, które o tym mówią bardzo, bardzo mocno i uważam, że to jest niepotrzebne. Natomiast naprawdę to, co znaczy to kreowanie się na tego szeryfa, który prawda tutaj twardą ręką będzie poganiał prawda, imigrantów i polityczną poprawność i tak dalej, no to jest znaczy to jest twarz znaczy to jest to, co Błaszczak ostatnio wyprawiał i mówił, było naprawdę kompromitujące. Natomiast skomentowałbym to, co mówił Jarosław Kaczyński na tym zamkniętym spotkaniu, bo to było bardzo istotne. Jarosław Kaczyński w pewnym sensie skrytykował dobrą zmianę. Jest to interesujące, zwłaszcza, że powiedział coś takiego, że no niby jest dobrze, ale mamy 40%, nie mamy tej nadwyżki, którą dostaje zwycięzca po wyborach. Tak, bo rzeczywiście w 2008 roku doszło do 50%, że to jest taka naturalna tendencja. I ja bym powiedział, że Jarosław Kaczyński ma rację. Brak nadwyżki bierze się ze stylu władzy i rzeczy, które PiS zrobił po wyborach, czyli z awantury o Trybunał Konstytucyjny i ze sposobu, w jaki jest ten konflikt prowadzony. Głównie stąd. To znaczy ludzie, którzy byliby skłonni, no może nie jakoś entuzjastycznie poprzeć PiS, ale w każdym razie docenić, prawda, te ich różne pomysły, zostali odtrąceni. A zostali brutalnie odtrąceni przez tego typu brutalne działania, jeszcze ubrane w chamską retorykę. No, przecież to różne rzeczy można robić na miękko. A to jest taki na rynku. I jak pamiętam, jak ty też pamiętasz, Dominika, przed wyborami Jarosław Kurski napisał taki komentarz, prawda, w gazecie, w którym krok po kroku, alarmistyczny bardzo, krok po kroku wyliczał, co PiS złego będzie robił po wyborach. I jak się później bierze to, co PiS robił, no to tak jakby oni realizowali, prawda, pomysły naczelnego Gazety Wyborczej. Nie jest tak, jakby Jarosław Kaczyński przeczytał komentarz Jarosława Kurskiego i robił dokładnie to, co przed czym Jarosław Kurski przestrzega. Więc to jest powód, dla którego PiS nie ma nadwyżki w sondażach. I to jest rzecz, nad którą Jarosław Kaczyński powinien się naprawdę głęboko, głęboko zastanowić. Agnieszka, dlaczego nie ma tej nadwyżki? Znaczy ja myślę, że to jest za proste stwierdzenie. Znaczy, gdyby ten brak nadwyżki w sondażach polegał wyłącznie na własnych wadach, to by oczywiście nasze życie polityczne wyglądało znacznie lepiej, ale niestety to nie jest takie proste, że to się tylko za te wady dostaje. Od pewnego czasu, właściwie to od początku, od stycznia tego roku, mamy takie do czynienia z nieprawdopodobną zupełnie kampanią przeciwko rządowi, który jeszcze właściwie mało co tam zrobił, ale już w każdej sprawie był krytykowany niesłychanie, a to niesłychanie intensywnie, to na takim poziomie wysłuchaliśmy godzinach ku czci niepokalanego poczęcia najświętszej Maryi Panny. Odsądzanie od czci i wiary, to jest znaczy, godzina 8:31, zatem autorytaryzm będzie, nie ma już koniec demokracji i tak dalej. Ja sporo bywam na Zachodzie, więc wiem, co, jak to przenika na Zachód, jak to potem powtarzają takie różne dziwne rzeczy.
typu, czy u nas jeszcze w ogóle jest jakakolwiek wolność mediów, no wiesz, no nie, już nie ma nic po prostu. I no, ludzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. To są sytuacje absurdalne. Natomiast jeśli chodzi o to, co brzmiało w domach, w ustach Jarosława Kaczyńskiego. Witaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie, to się zdali, że rozpoczynamy ten dyżur przy mikrofonie. Dużych aparatach. Zapraszam, drodzy, na czas wspólnej katechezy. To będzie czas, który poprzez który prowadzi nas Duch Święty. Jemu powierzmy nasze rozważania, nasze refleksje nad treśmi katechizmu Kościoła katolickiego. Do niego też zanoszmy nasze myśli na początku naszego rozważania. Nie zawsze to wcale są takie chętne do tego, w zależności od sytuacji. A z drugiej strony one mają tendencję do deformowania się. Tylko nie wyjdźcie, nie wyjdźcie, bo to no nic nie daje. Niestety tutaj ja uważam, że jednym z największych wad, bo to też czytaliśmy, było kilka tekstów takich, to było inne w polityce i Wojtek Mucha z Gazety Polskiej pisał o tym, znaczy takie ostrzegające, że panowie, momencik, chwileczkę, jeżeli będziecie mieli pomysł, że tu będziecie teraz my, to nie, to my jednak będziemy was tutaj ścigać. No i ja mam poczucie, że ze względu jednak na tą rozmiar zwycięstwa takie podejście jest bardzo zgubne, jest obecne w aparacie partyjnym. To znaczy, że a co tam po nas choćby potop i walimy do przodu, kto nam tam podskoczy. To znaczy ja wielokrotnie byłam pytana, co było na przykład inaczej w poprzedniej władzy. Ja bym powiedziała tak, bardzo niewiele było inaczej, hipokryzji było więcej. Ale w gruncie rzeczy to dobrze, bo hipokryzja to oznacza, że ktoś sobie zdaje sprawę, że robi to, co nie powinien. Więc znaczy hipokryzja jest dobra. Tak. No tak, tak. Ja to jest siostrą cnoty. No bo po prostu to oznacza, że ktoś sobie zdaje sprawę, że to tak nie powinno być. Na przykład. No i tu jest mnie najbardziej właśnie ten brak hipokryzji w niektórych sytuacjach i takiego na wprost. Tradycyjnie zarysujemy różnicę zdań, to znaczy jednak ograniczenie czy paraliż Trybunału Konstytucyjnego wbrew Konstytucji w moim odczuciu jest poszerzeniem nieprawnym władzy partii rządzącej, ale tu jak rozumiem się różnimy i to jest dla mnie kwestia fundamentalna. Stąd atak na PiS i stąd brak efektu 500+ zresztą, który przecież powinien dać wzrost notowań partii rządzącej, jak sądzę, Rafał. Znaczy, cóż, między jesienią 2015 roku, kiedy odbyły się wybory parlamentarne, a jesienią 2018, kiedy odbędą się wybory samorządowe, no mamy w ogóle bezprzykładny okres w III Rzeczpospolitej, kiedy oto mamy 3 lata bez żadnych wyborów. I w tym okresie realizuje się kadencja partii, która rządzi także po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej samodzielnie, więc to praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnych problemów z przepychaniem własnych propozycji, a jeżeli takie problemy ma, bo jedynym zabezpieczeniem jest Trybunał Konstytucyjny, no to wiemy, że i ta bariera ma zostać zniesiona. I w tej sytuacji oczywiste jest, że tony triumfalizmu, samozadowolenia, pewnego osiadania na laurach, znaczy to jest coś, co w sposób naturalny musi się rodzić w każdej organizacji i co oczywiście wpływa tak, na rozprzęgnięcie, na brak dyscypliny. Znaczy ja sądzę, ja bym nie spodziewał się po Jarosławie Kaczyńskim, że on wyciągnie refleksję z tego, dlaczego nie ma tej nadwyżki. Ja podejrzewam, że on wie, dlaczego nadwyżki nie ma i zapewne kalkuluje to w sposób racjonalny. Znaczy, że brak tej nadwyżki wynika wprost z pewnej immanentnej cechy rządów Prawa i Sprawiedliwości, jego stosunku do standardu demokratycznego, takiego, jak to rozumieją społeczeństwa zachodnie i tamtejsza opinia publiczna, i to pewnie nie jest dla niego wielkim kłopotem. Dla niego, myślę, jest właśnie kłopotem to, że partia może mu się rozprzęgnąć, a żeby to wszystko dalej szło, to jednak trzeba ściągać cugle, tworzyć atmosferę zagrożenia, pewnego takiego
fazji rewolucyjnego wrzenia. Ja myślę, że to wystąpienie takiej logice było właśnie podporządkowane. Pozwól, tak, to jeszcze, że nie czujcie się tak. Proszę, po informacji, tak, ja oddam ci po informacjach głos jeszcze w tej sprawie. Matko, spojrzyj na mnie. Jezusem w duchu błogosław. Akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji, który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej oraz pieśnią do Ducha Świętego rozpoczynamy podczas naszej dzisiejszej katechezy, podczas której będziemy przyglądać się, rozważać poszczególne poradzimy o prawach konsumenta w produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Poradnik finansowy TOK FM od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam, Aleksandra Dziadykiewicz. Druga Jezusa do Jerozolimy. Panie doktorze, mój smartfon nie reaguje na mój dotyk. To chyba jakiś... O, panie Julio, trzeba wyrzucić wjazdu do Jerozolimy, wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, rozpoczyna się od podpisu posłania dwóch duchów. Świetełka zapisze, gdy przyszedł w pobliże te twardy i detali, do góry zwanej oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów moc, promocji i atrakcji w makro. Piszcie Doszli, która jest na przeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie pośle uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadał. Odgrążcie je i przyprowadźcie tutaj. A pierwszy raz tylko pytało, dlaczego wiązujecie? Tak powiecie. Pan go potrzebuje. Wysłanie poszły i znaleźli wszystko tak. Święty Łukasz relacjonuje w tę scenę. W krótkim postoju w Jerychu tam jest zdrusza. Zdrusza, by pokonać ostatnią etap drogi do Jeruzalem. Jeruzalem, wychodząc z głębokiej depresji, teraz w Rosmanie promocja jak z bajki. Kup krem na ziemi i krem na noc, a tańsze z nich otrzymasz gratis. Nieustannie wspina się w górze. Jezus wytwórnie filmów dokumentalnych i fabularnych zaprasza do udziału w kolejnej edycji wytwórni scenariuszy w warsztacie scenopisarstwa. Wśród wykładowców uznani twórcy praktycy osobowości świata filmu. Ucz się od najlepszych pod najbardziej znanym filmowym adresem. Rekrutacja trwa. Jezus dochodzi do podnóża góry oliwnej. Panie doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, sędzenie, to objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus wskaża każdy rodzaj infekcji intymnych. Porośnięte drzewami oliwkowymi. W każdy poniedziałek, wtorek i środę. Według niektórych rabinów gałązka oliwna to głębica przyniosła Noemu. Ziemniaki wczesne 49 groszy za kilogram. Właśnie z tej góry. Czekolada mleczna z orzechami 2,49 za 100 gramów. Pasmo głów. Mleko UHT tylko złoty 29 za litr. Oddziela i ochrania Jerozolimy od wschodu. 4,99 za 500 gramów. Z góry olivnej schodzi się do Doliny Cedru. 2,49 za 100 gramów. Stąd zaś już do Kamiasta. Reklama. Pan Jezus u podnóża na Góry Oliwnej, jak daje dwóm swoim uczniom niezwykłe polecenie. Mówi, by poszli do wsi, którą właśnie widzieli przed sobą. Adam Ozga, zapraszam. Mam nadzieję, że już niedługo przystąpimy do generalnej reformy sądownictwa, zapowiada Jarosław Kaczyński. Przekonuje, że Sąd Najwyższy odgrywał w ciągu ostatnich 26 lat bardzo niedobrą rolę obrońcy starych układów i to tam zapadały decyzje, że nie można karać zbrodniarzy w togach sędziowskich. Prezes PiSu bronił też Patryka Jakiego. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiadał złożenie wniosku o dyscyplinę dla sędzi, która prowadziła jego cywilny proces. Ostatecznie wycofał się z tych zapowiedzi, tłumacząc, że może to zaszkodzić przygotowanej reformie. Z
Stary Starego Testamentu. Smoleński sugeruje nowy zarzut dla rosyjskich kontrolerów. Są nowe materiały dowodowe dotyczące katastrofy to nagranie z wieży w Smoleńsku i inne od znanych dotychczas taśm, ogłosił w TVP Info dr Wacław Berczyński, były członek komisji Millera oraz szef komisji badającej wypadki w lotnictwie cywilnym dr Maciej Lasek odpowiada, że wystarczyło przejrzeć raport komisji Millera od strony 237 do 271. Władze Turcji mają dowody, że 24 usuniętych wczoraj burmistrzów miast na południowym wschodzie kraju wspierało wojowników kurdyjskich i powinni byli zostać usunięci już wcześniej, twierdzi prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdoğan. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że miasta, które wspierały wojowników, będą musiały za to zapłacić. A prokurdyjska opozycja nazwała ostatnie zmiany administracyjnym zamachem stanu. Siedząc na ośle na nowym osiołku. Ranek jeszcze gdzieniegdzie mglisty, przed południem pochmurno na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie. Poza tym dziś pięknie i gorąco, od 28 do 31 stopni, nieco chłodniej tylko na Suwalszczyźnie, od 26 do 28, a nad samym morzem i na Podhalu od 22 do 26 stopni. Nikt nie siedział. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pisze dnie takie zwierzę, które nie było skażone jazdą żadnego człowieka. Takie zwierzę mogą być złożone w ofierze panu lub użyte do czynności politycznej. Pan Jezus poprzez swój wybór pragnie dać uczniom do zrozumienia, że jego wjazd do Jerozolimy Dominika Wielowiejska, to jest dyskusja publicystów, studia Agnieszka Romaszewska, Guzy, szefowa telewizji Biosat, Grzegorz Soczyński, Gazeta Wyborcza i Rafał Kolkin Newsweek. Rozmawialiśmy o wczorajszych problemach Prawa i Sprawiedliwości i obiecałam Agnieszce Romaszewskiej jeszcze głos w tej sprawie. Tak, no bo ja chciałam jednak wotum separatum w sprawie tego również ja osobiście chciałam zaznaczyć swoją opinię, to znaczy ja osobiście uważam, że niezależnie od tego, czy to wyglądało nie czy brzydko, to co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o Trybunał, było jedynym, co mogło zrobić, w ogóle było w stanie się ruszyć choć w prawo lub w lewo. Jak więc mają odpowiedzieć, absolutnie jestem o tym przekonana. Znaczy, jak wiadomo, z obserwacji życiowej. Z obserwacji życiowej, mniej więcej z poglądów tych facetów, którzy występują, z ich potem dalszego sposobu zachowania panów. Generalnie, jeżeli się chciało zrobić na przykład reformę sądownictwa, która moim zdaniem jest konieczna, to no, coś z tym fantem trzeba było zrobić. Także to jest moje takie wotum separatum tutaj. A jeśli chodzi o samo sens wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, to ja myślę, wystąpienie Tuska, jak on mówił, że będziemy tu w ręce ucinać, bo znowu tutaj się, nie żebyście się nie zabierali za nie wiadomo, za nie swoje generalnie rzecz biorąc. Pamiętam doskonale takie kluby, gdzie on tam tak się srożył. To jest dosyć analogiczne, bo to po prostu jest problem z partią władzy. No, jest bardzo poważny problem z partią władzy przy braku standardów. U nas nie funkcjonują, albo bardzo słabo funkcjonują standardy społeczne. A tego się nie daje kodeksem karnym, ani nakazem. Zresztą ludzie muszą albo uważać, że tak trzeba robić, albo nie, albo mieć wstyd, albo nie mieć. I problem jest taki, że u nas dosyć w poprzek politycznego spektrum bardzo wielu ludzi wstydu nie ma w tej sprawie. Uważa, że tam mamy, dobra, nie ma problemu. Także ja uważam, że to wystąpienie kierowało się właśnie dokładnie w tym kierunku Kaczyńskiego. Znaczy, żeby jednak skłonić tych współpracowników do tego, żeby jednak tam wstyd mieli. Czy ja też zgłosił wotum separatum, od wotum separatum, bo posługiwali się twierdzę, że o ile jednak to totalne zawłaszczanie państwa i ten bezczyt, tyle po ośle można... Ja mówiłam tylko raz w tej sprawie, nie mówiłem o tym, że ten bezczyt, który chociażby obserwujemy teraz na dniach przy okazji nominacji, to, że Jezus dla pana Misiewicza, który przez całą swoją działalność wszędzie chodził pieszo, to przecież nie jest... Ubrany rozumiemy świata na oszołka i wjeżdża na nim do miasta. Nie mam pojęcia, wiesz... Fakt wskazuje na wyjątkowy charakter tej w życiu Pana Jezusa. Kochani, naprawdę, no rozmawiamy, udawało nam się rozmawiać w miarę pozytywnie, w tym sensie, że jakoś każdy dał sobie głos, więc nie próbujmy teraz jakoś tego wiele wieków wcześniej królom wstępującym na tron.
wiadomo, jakie są różnice między nami dotyczące tego, jak Prawo i Sprawiedliwość przyjmuje różne sfery życia. Gwoli jednak tym razem ja chciałam zapolemizować z Agnieszką. Otóż jeżeli chodzi o to, że Trybunał zakwestionował wszystkie reformy sądownictwa, no to jednak problem jest taki, że ja uważam, że niezawisłość sędziowska jest kluczowa. I mnie bardzo niepokoi to, że Andrzej Duda odmówił nominacji sędziów i tak się akurat złożyło, że są to sędziowie, którzy wydali wyroki niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, nie podał uzasadnienia, dlaczego tych sędziów nie powołał. Niemniej jednak to nie jest tak, że władza wykonawcza nie ma wpływu na sądownictwo, bo jednak to właśnie krytykowany przez siebie Trybunał i ci wszyscy ludzie, których nie szanujesz, jak rozumiem, uzasadniali, że prezydent może odmówić nominacji sędziów. To nie jest tylko automatyczna jego decyzja i takie prawo ma. W związku z tym to nie jest tak, że sędziowskie środowisko jest kompletnie bezprawne. Czy zależy, kogo szanuje, a kogo nie szanuje? To nie jest też tak, że wszystkich ludzi, których ty nie szanujesz, znaczy rozumiem, że przecież ja uważam, że sytuacja sądownictwa w ostatnich 26 latach jest dramatyczna i trzeba z nią coś zrobić. Jest bardzo zła. Jestem przekonana, że jest to również, że jest to pewna kasta, która w tej chwili się zamknęła. Ja to zresztą mówiłam, ten argument podawałam wczoraj, ale jest sytuacja, jak jeżeli sędzia sądu rejonowego mówi w 5 godzinie spotkania sędziów bardzo ekskluzywnego dopiero, to świadczy o tym, jak ta kasta działa. I to, jak wyglądały nasze tak zwane rozliczenia w RP, to również świadczy o tym, jak ta kasta działała. To znaczy mówiło się, no nie da się, trudno. No więc ja się z tym nie zgadzam. Musi się coś dać zrobić. Sprawiedliwość, wymiar jest sprawiedliwości. Słowo wymiar jest mniej ważne, słowo sprawiedliwość jest bardziej ważne. Nie do końca rozumiem twój zarzut, dlaczego to środowisko sędziowskie jest tak złe, bo rozumiem, że różne ono się pomóc, myślę. Znaczy, nie rozumiem do końca, na czym polega twoja krytyka, bo to, że się zdarzają wyroki, które są niedobre, które należałoby podważyć, to oczywiście jest problem, ale i to trzeba nazwać po imieniu. I ci sędziowie zresztą ponosili rozmaite kary. Takie przypadki były złe. Natomiast problem polega na tym, że samą wartością w sobie jest niezawisłość sędziów wobec władzy wykonawczej. I obawiam się, że reformy Prawa i Sprawiedliwości będą dążyć do tego, żeby ten niezawisłość w czasie trwalnego pochodu przyrzeczniowie oddają mu cześć i naśladują gesty z ceremonii koronacji. Rzeczywiście, jeśli chodi o sędziów, tam zostały popełnione błędy. I to, że się popełnia błędy, no niestety trzeba piętnować i jak najbardziej poprawiać. Natomiast nie można niszczyć wartości w imię ataku na konkretnych sędziów, wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska wobec władzy wykonawczej. To jest mój problem. Przychodzi w imię swego sądzę, dlatego że Dominika nie jest tak cudownie, dlatego że aby zaprowadzić pod adresem środowiska sędziowskiego wygłasza nie tylko PiS, ale na przykład profesor Ewa Łętowska, która powiedziała kilkakrotnie zdanie w Polsce. Wiemy. Słowa te występują tylko w wersji Łukaszowej. Są bardzo podobne do słów z hymnu wyśpiewanego przez aniołów w noc narodzenia Zbawiciela. Profesor Zoll, który ostatnio w Gazecie Wyborczej również bronił tej wartości, o której ty mówisz, rzeczywiście narodzenie Zbawiciela przyniesie również mówił o patologiach w środowisku sędziowskim i na przykład mówił o nieuczciwych adwokatach, którzy nie są w stanie się samooczyścić, dlatego że korporacje mają z tym problem, żeby się samooczyścić. Więc jakby problemy, które diagnozuje Ziobro i PiS, są problemami realnymi. To nie jest wymyślone, że mamy cudowny wymiar sprawiedliwości, który świetnie funkcjonuje. Nie chodzi o przewlekłość tylko i nie chodzi... Bardziej chodzi o coś takiego, co Łętowska mówi, że jak w Polsce przychodzi obywatel do sądu, to jest robione wszystko, żeby go spuścić, znaczy żeby sobie poszedł. No. Prawda? To jest sprawa faceta, któremu komornik sprzedał traktor i sędzia mówi, no formalnie to jest wszystko w porządku, dlatego że traktor już został sprzedany, w związku z tym pańska skarga jest... To jest jeden przykład, ale on pokazuje, znaczy takich przykładów jest bardzo wiele. Teraz można dyskutować, dlaczego tak się dzieje, bo sędziowie są przeciążeni i tak dalej, oczywiście, ale też jest problem z pewnym, jakby z pewną kastowością tego środowiska mimo wszystko. Teraz niestety kłopot z tym, co robi PiS, polega na tym, że wśród tych pomysłów są pomysły rozsądne, natomiast problem jest, kto to robi i po co to robi. No. I tutaj mamy
prawda? I tutaj mamy kłopot taki, że intencje tej władzy są, znaczy no podejrzewamy, że takie są, ale też to, jak ta władza działa, potwierdza wszystkie nasze najgorsze obawy do tej pory, tak? Tak jak działała z Trybunałem. Problem polega na tym, że te intencje są nieczyste. No to znaczy, żeby przy okazji rozsądnych reform pochachmęcić i sobie tam powstawiać swoich oraz mieć nad tym kontrolę. No i tu jest kłopot. Rafał, czy jeszcze o sędziach chcesz się wypowiedzieć? Znaczy, mi się w ogóle bardzo nie podoba taki sposób argumentowania, jak teraz Grzesiek mówi, że że wcale nie jest tak, że wymiar sprawiedliwości jest w jakiejś cudownej kondycji i należy zmieniać. Znaczy, nikt nie mówi, że cudownie jest, tak? Znaczy, przypuszczalnie o żadnym obszarze naszego państwa nie można powiedzieć, że działa cudownie. Są ważniejsze i mniej ważne obszary. No, w każdym, to jest ważny obszar. Nie, no, to jest bardzo ważny obszar, ale też to oczywiście jest... mamy pewien system, który wymaga zmian, tak? I to możemy powiedzieć o większości obszarów naszego państwa. Oczywiście operujemy często przez pryzmat nagłaśnianych, znanych, patologicznych przypadków, co buduje nasze wyobrażenia. Myślę, że trochę ten obraz przyczernia, ale... Ale tylko obraz sądownictwa, bo obraz PiSu nie przyczernia. Mówię, obraz myślę, jest i nie będę za te domysły ginąć, bo też nie mam jakiegoś osobistego styku z wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że ten, kto często ma, dysponuje bardziej wiarygodnym osądem sytuacji. No, więc oczywiście coś należy zmienić. Zgodzę się z krytyką, że w środowisku sędziowskim istnieje kasta, bo kastowość jest generalnie, tak, elementem strukturalnym no, każdej korporacji, która siłą rzeczy jest zarządzana wedle wewnątrz oligarchicznych reguł. I, tylko, że to, co PiS proponuje, to jest próba zbudowania nowej kastowości, gdzie na szczycie hierarchii sędziowskiej znajdzie się zapewne, bo planów jeszcze nie znamy, czynny polityk, minister sprawiedliwości, Ziobro czy inny, nieważne. Tak? Znaczy to, nie widzę tutaj nic, co by wskazywało, że system, że ta kasta zostanie zdecentralizowana, rozbita, że będą przejrzyste hierarchie. Nie, będą polityczne kryteria selekcji do korporacji sędziowskiej. Jeżeli ktokolwiek potrafi przekonać mnie, że to wprowadzi przejrzyste reguły, to ja naprawdę stawiam skrzynkę whisky, ale uważam, że jest to niemożliwe. Słuchajcie, zostało nam mało czasu, ale krótkie wypowiedzi o programie Nowoczesnej, bo kolejna zapowiedź obniżki podatków w wydaniu Nowoczesnej, bardzo zresztą radykalna, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm, a jednocześnie utrzymanie programu 500+, likwidacja zawodowych przywilejów. No tak, wszystko, co dobre. Znaczy, no, ja bym powiedział tak, mamy populizm różnej maści, mamy też neoliberalny populizm, który wylewa się z wywiadów z Leszkiem Balcerowiczem oraz z tego programu. No. Ja się bardzo cieszę, że Nowoczesna dostrzegła ważność spraw socjalnych. To znaczy, to trzeba jakby docenić, że tam są i przedszkola, i żłobki, taka troska o spójność społeczną, bo to jest wśród polskich liberałów niestety ta spójność społeczna była przez długi czas niedostrzegana, a to jest, spójność społeczna jest wartością jak najbardziej liberalną i dbanie o tę spójność poprzez na przykład przedszkola i politykę społeczną. Natomiast jeżeli się z jednej strony mówi o różnych dobrach i o utrzymaniu 500+, a z drugiej strony mówi się o obniżaniu podatków i to o obniżaniu podatków dla najbogatszych, dlatego że stawka 18% ma spaść według programu Nowoczesnej do 16%, czyli o 2% natomiast dla najbogatszych stawka 30% ma spaść do 26%, czyli o 6 punktów procentowych, czyli umownie najbogatszym wydaje, prawda, kilkadziesiąt tysięcy i oni te pieniądze przeznaczą, nie wiem, wsadzą na oszczędności, przeznaczą na wsadzą do banków, natomiast najbiedniejsi, którzy mogliby te pieniądze wydać, no oni nie mają oszczędności,
ale najbiedniejsi, którzy mogliby takie pieniądze wydać, dostaną jakieś opłaty. A nie, Agnieszka Tomaszewska. No to jest oczywiste, jest, że to, ponieważ Nowoczesna no nie ma żadnej sztuczkowej, żeby rządzić. W związku z tym mówić może wiemy, że to jest fantastyczne właśnie polityce, więc raczej ktoś jest od odrządzenia, to więc nie może powiedzieć. Więc to jest to typowe, że na nas rodzinę. Atmosfera jest dosyć prosocjalna, się obudziło po wielu latach, po kilkudziesięciu latach, że to może jednak coś zainteresować się społeczeństwem. No to teraz Nowoczesna też musi jakoś z tym trybem, no a z kolei nie rezygnują ze swojego liberalnego programu. To wiemy, że będziemy inwestować, ale jednocześnie obniżymy podatki. Śmiertelnie raniona. Poranek Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Osobom, które stale się przemieszczają. Alicja potrafi tworzyć aplikacje, jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukałam firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wyjść na zagraniczne rynki. Enterprise Europe Network skontaktowała mnie z austriackim partnerem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę Enterprise Europe Network w Polsce en.org.pl, a nasze lokalne biuro pomoże otworzyć twoją firmę na Europę. Co pana do mnie sprowadza, kochanieńki? Chcę się dowiedzieć, co ją czeka w przyszłości. A w kuli nic nie widzę. Nikt nie może jej znaleźć. Czego jej potrzeba? Wszyscy muszą ją zobaczyć. Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing i mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Innowacyjne technologie i dynamiczny design? Bez wątpienia to nowe Renault. Poznaj nasze crossovery Captur i Kadżar. Tylko teraz 500 samochodów w ofercie specjalnej z atrakcyjnym pakietem ubezpieczeń za 1%. Bez wątpienia to najlepszy moment, by przesiąść się do nowego Renault. Szczegóły oferty w salonach. Proszę wypuszczać tekst nawet od tyłu, bo i tak już nikt nie ma problemów ze zrozumieniem, jak tania jest w Rossmanie. Przecież za płyn do naczyń Ludwik zapłacisz tylko 3,69. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawodowe. A
ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Reklama. TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 12 września jest 9. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Adam Ozga. Za 9 godzin w Syrii zacznie obowiązywać zawieszenie broni. To efekt rosyjsko-amerykańskiego porozumienia. Ponad pół miliona osób wyszło wczoraj na ulicę Barcelony. Domagali się niepodległości Katalonii. Obniżenie podatków, zmiany w programie 500+. W informacjach wrócimy do nowego programu politycznego Nowoczesnej. Po 5 latach wojny domowej jest szansa na wyjście w Syrii. Zgodnie z choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was. Choćbyście jedno przykazanie przestrzegali, albo jednego nie przestrzegali, to za jedno przestrzegacie. Także wiecie państwo. Przykazania są łamane, wszystkie. Złodziejstwo, złudzko i bałwochwalny sposób. W Warszawie do złotej sieci na godzinę. Zebrak na zebraku, jak na dziadu, na zebraku. Nienawidzą się, a jeszcze te siły robią widmy, że olbrzymiają pewne rzeczy, olbrzymiają. Kraina faryzeuszy, jak w czasie faryzeuszy. Z igły robi się widły. To jest magazyn EKG. Abdykacja papieża Benedykta XVI i wybór nowego papieża to jest przykład na to, że w Watykanie ścierają się dwie koncepcje zarządzania stolicą apostolską. Pierwsza konserwatywna i druga też konserwatywna, ale nieco mniej konserwatywna niż pierwsza. Natomiast kiedy mówię o konserwatyzmie, mam na myśli nie tyle doktrynę Kościoła katolickiego, a zarządzanie Bankiem Watykanu. Dlatego, że Bank Watykanu to jest bardzo interesująca instytucja.
Właściwie od momentu swojego powstania w latach 40. niewiele wiemy o Banku Watykanu, poza tym, że jest to instytucja bardzo mało przejrzysta. Jak wiadomo, Watykan jest suwerennym państwem, ma swój własny system finansowy. Natomiast o funkcjonowaniu tego systemu niewiele wiemy, ale myślę, że gdybyśmy połączyli te wszystkie wierzchołki tylko afer, które pojawiają się od tamtej pory, pojawiły się, jakąś taką jedną całość, to otrzymalibyśmy coś, co wyglądałoby mniej więcej jak Ojciec Chrzestny, część czwarta, gdzie mamy kościół, mamy księży, mamy mnichów, mamy masonów, mamy polityków, mamy także gangsterów, ale także mamy trupy. Przykład. Polityków. Jest rok 1982, czyli rok po zamachu na papieża Jana Pawła II. Idziemy wzdłuż Tamizy w Londynie, 7.30 rano, 18 czerwca, koło mostu Dominikanów zauważamy, że z mostu zwisa ciało człowieka powieszonego za szyję. Ewidentne samobójstwo. Ojej. Tak zobaczył to ciało listonosz, tak? Powiadomił policję. Zaraz do tego wrócimy. To widzicie Państwo, są to wszystko złe rzeczy. Zły system. Bogiem tego świata ogólnie jest szatan, diabeł. No ale szatan, diabeł i w polityce jest, i w religii, no to więc Państwo zobaczą. Bo te dewotki, takie staruszki, staruszki ze wsi i z tej wiochy największej, Warszawa, to one nie mają zielonego pojęcia. No to chociaż może Biblię czytaj, dobrze? Chociaż Biblię. No, pa!